Witajcie! Witajcie! Fundament trochę coś tam związał. Jest twardy na tyle, że słupek może na tym stanąć. I coś tam można, słuchajcie, powoli już pomierzyć nawet wysokości. Przeciągnąć sznurek tutaj od góry do tamtego miejsca, tylko trzeba by go jakoś tutaj naciągnąć. No, cegłę powiesić, będzie wisiał i tam to samo i będzie dobrze, ale dzisiaj nie o tym. W każdym razie może się później za to wezmę, bo ten fundament na tyle związał, że widzicie, może można coś pomyśleć, ale dzisiaj spróbuję, słuchajcie, tu przy zetorze, bo rozmawiałem jeszcze raz z kolegą, no i wyjaśnił mi, że to można zrobić bardzo, bardzo porządnie. To będzie potrzebne, ale nie dzisiaj. No i słuchajcie, ciekaw jestem. Tu jest na tyle luz, że jakby to zrobił tak i tak, może coś ich z tego będzie, wtedy to się zluzuje. Tylko trzeba by na pewno. Spróbuję w każdym razie. No i kosmos. Działa! No niesamowite. No i bardzo porządnie. O to mi właśnie chodziło. Widzicie? To są takie może niezbyt profesjonalne, jak się ktoś wyraził, roboty. Ale tu przecież nie chodzi o profesjonalizm w tym, a o skuteczność. A z tego co widać, jest to bardzo, bardzo skuteczne. I właśnie o to mi chodziło. Trzeba tylko... Kurczę, gdzieś mi zginął tamten młotek dwukilowy. Miałem taki fajny, takiego klamota, muszę teraz targać. Jak to zrobić? Bo tam chyba, że... O! To nie bardzo chce. Nie wiem czemu. Ale ta wyskoczyła pięknie. Proszę ja was, tylko teraz znowu ściereczka jakaś. To trzeba powycierać to łożysko. Potem się je przesmaruje. Bo wymieniać dobre łożysko, to wiecie co ja o tym myślę. A tutaj nie ma żadnego luzu, nie ma nic takiego, co by się mogło tutaj złego stać. Więc je tylko po prostu umyję i pójdzie z powrotem. Bieżnia piękna, nic nie porysowana, więc super jest. Natomiast tutaj z tym problem. Taki klamot. Dobra, to na razie odłożymy. Na razie tu, bo dzwoni. To już więcej nie wyjdzie. Ale tu przydałoby się, żeby tu wyszło. Później się tym zajmiemy. Ale idzie.
O. To damy tu. Aż ty kurczak. Czyżby to miało już wyjść? Nie. No ciekawe. Ale rzeczywiście tutaj to trochę poszło. Tylko tyle, że widzicie, ten wałek przeszkadza. No i tego się obawiałem, że to będzie przeszkadzał. I trzeba będzie do kolegi zadzwonić. Co teraz? Bo nie mam pomysłu. Ewentualnie zobaczymy, może on przyjedzie jutro i jakby to było, kurczę, to koło się by wyciągnęło, byłoby zarąbiście. Chyba nie. No nie da się. O, o to chodziło. Teraz tutaj to nie wyjdzie, bo jest to na tyle. Tu się blokuje o ten wał. O, żeż ty jasny gwint. No i widać, że to było zmieniane, bo to jest jeszcze nowe, słuchajcie, całe w mini. Ta nie, ale ta tak. I to nawet... Musiało być niedawno to zmieniane. No ciekawostka. O, tutaj nie wyjdzie to za nic na świecie. Tu przeszkadza ten wałek. A żeby go wyjąć, to trzeba odkręcić go tam od sprzęgła. Bo on jest chyba przykręcony. No i po prostu zobaczymy. Pomyślę jeszcze, zobaczę, tu wiem, albo zadzwonię do kolegi, niech on mi jeszcze podpowie. Chyba że to by się teraz... Nie, nie da się tego wyjąć. No ale powoli to w każdym razie rozbierzemy. Muszę się dowiedzieć, jak to zrobić, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo interesujące. W każdym razie to założymy z powrotem tu, żeby nie pomieszać za nic na świecie. O! I gitara. To mamy w każdym razie już prawie to zrobione. Tyle tylko. No piękny ten atak jest. Aż go żal stąd wyciągać. Ale ma być oryginał, to będzie oryginał. A nie jakieś tam zlepy. Przyjechał kolega, słuchajcie. 3 sekundy i rozebrane. Po prostu trzeba wiedzieć jak i potem wychodzi. Zobaczcie. Ta półość koronowa, nówka, tak jak mówiłem. Teoretycznie szkoda jej wymieniać, ale to tylko teoretycznie, dlatego że to nie jest od tego zetora, a wiecie jak doskonale, jak te zetory wszystkie wyglądają. Przerabiane od lat, ulepszane i teraz wracamy do tego oryginału, tak jak to miało wyglądać. Kosz satelitu wyciągnięty, teraz, znaczy z kołem talerzowym będziemy musieli tylko to przerzucić tam i zaraz po robocie. Dwie półosie koronowe, te co mają być, są. Zaraz je wrzucimy tutaj, kolega przywiózł ze sobą, także rewelacja,
Słuchajcie, jeszcze przed wyjazdem, tak, niestety, jak ten film będziecie oglądali, to znaczy, że już jestem w Szwajcarii. O, tu zobaczcie, są dwa konkretne sprzęty, zaraz je zamontujemy i do dzieła. No, to w tej chwili szykujemy półosie koronowe do zamontowania. To są te z pierwszego modelu, tak jak ma być. O. Tutaj atak już, zobaczcie, wymieniony, kosz satelitów tak jak trzeba, pierwszy model. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ciekawe to, że akurat, słuchajcie, szukałem tego druta do zabezpieczeń tutaj tych, tego koła talerzowego, tych śrub, ale nie znalazłem. Więc to sobie zrobię później, jak już będzie po prostu to wszystko na tym. Można to śmiało zrobić. No tutaj to właśnie to przeszkadza, ale to się da zrobić w każdym razie. Jak się dało wyjąć, to i się da włożyć. Teraz atak elegancko. Czekaj, żeby to... O, jest. Trzeba to zrobić po prostu parę razy i potem już wiadomo, jak to zrobić, jak to włożyć. Przynajmniej taki przy okazji zrobi się film instruktażowy. Jak ktoś z Was będzie chciał taki numer zrobić, to będzie wiedział już jak. Co jest? Co, jeszcze raz trzeba, co? Dawaj, wyciągnij ten atak, ten talerz. O! No i gitara. Za tobą. No. A tak założony, widzicie, tutaj jest jak trzeba, luz elegancko ustawiony, delikatny, nie wiem, czy to będzie widać. No, teraz tutaj już półosie pozakładane, te szczękotrzymacze tak samo, tutaj jest, pamiętajcie, lewy gwint, na prawej jest prawy, na lewej lewy, żeby to się po drodze nie odkręcało, nigdzie jakieś głupoty się nie działy. No, ale teraz to, co trzeba będzie, to półoś, koło dokręcać i tu właśnie ta strona zrobiona. Pozostanie lewa strona, lewa, właściwie to wszystko jest dobrze, oprócz tego, że tutaj ma być ta półoś z kalamitką jak trzeba. Także to na pewno będzie wymieniane i właściwie można powiedzieć, że poza małymi drobiazgami skrzynia będzie już prawie skończona, bo tu trzeba będzie jeszcze wałek do hamulców wrzucić. Zaraz, tutaj on idzie? Nie, tutaj na dole idzie. Tak, tam idzie. I ten. I to będzie po prostu już poskładane, także jeszcze chwila i skrzynia zrobiona. Jak skończę skrzynię tutaj biegów całkowicie, to przechodzimy do przodu. Silnik, o ile po prostu z silnikiem, tutaj nie ma nic do roboty, bo on już jest, tak jak mówiłem Wam, po kapitalce. Także świetnie pali. Zobaczymy, może znajdę filmik, pokażę Wam, jak on pracuje. To zostanie się tylko pompa wody, takie rzeczy. Ona też już właściwie tu jest fajna, bo jej nic nie jest, ale także nie będę po prostu jej tutaj nic robił. Zobaczymy tylko po prostu przy pracy, czy ona cieknie. Jeżeli nie cieknie, tutaj nic, to znaczy, że zostaje pompa tak jak trzeba. I co jeszcze? No i potem po prostu przód i właściwie może pójść cały do piaskowania, a po piaskowaniu pójdzie do bardzo porządnego
mechanika lakiernika, który po prostu ten temat uskuteczni i będzie polakierowany jak samochód, jak fabryka. Także to tyle, zobaczymy jeszcze. No i co? Oglądajcie, teraz będą inne trochę filmiki, bo jak wiecie już jestem w Szwajcarii i pokażę Wam, jak tam szwajcarscy rolnicy gospodarzą. Przy okazji może jakiś wywiad, który się z rolników zgodzi i zobaczymy co dalej. Po powrocie zabieram się dalej za Zetora. To tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!